Witaj, nazywam się Andrzej Różański, jestem trenerem wystąpień publicznych. Jestem też założycielem Akademii Przemawiania Arbis. Dzisiaj chciałbym nawiązać do tego, jak rozpocząć wystąpienie publiczne w sposób ciekawy. Jednak przekornie powiem Ci, czego nie należy robić na początku swojego wystąpienia. Nigdy, a nigdy nie tłumacz się, że masz mało czasu, w związku z tym będziesz przeskakiwał po slajdach, że czegoś nie powiesz. Tak nigdy nie zaczynaj. Nie mów też nigdy, że się nie przygotowałeś, bo to już torpeduje całe Twoje wystąpienie. Nie tłumacz się, nie tłumacz się, nie tłumacz się. Rozpocznij tak, jakby się nic nie stało, jakbyś był super przygotowany. W trakcie najwyżej czegoś nie powiesz, to tylko Ty wiesz, co chcesz powiedzieć. Nikt tego nie wie. A w związku z tym na początku swojego wystąpienia nigdy nie tłumacz się, że czegoś nie wiesz, nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, że się nie przygotowałaś. Bo to w jakiś sposób obraża słuchaczy i powoduje, że oni już nie chcą Ciebie słuchać, że zmarnowali swój czas. Pamiętaj, bądź zawsze przygotowana, przygotowany, bądź otwartą osobą, rozpocznij od czegoś ciekawego, od nawiązując do jakiegoś wydarzenia, do czegoś, co się dzieje w danej chwili, w tej chwili w kraju, ale nie tłumacz się, że nie miałeś czasu się przygotować, że ktoś wcześniej się spóźnił i Ty masz teraz mało czasu. Na to też trzeba się wcześniej przygotować. Nigdy się nie tłumacz. Bądź, aha, jeszcze nie przepraszaj. Jeżeli na początku zaczniesz przepraszać, że się spóźniłeś i przez to coś tam, to nie. Nie przepraszaj, bo to powoduje, że schodzisz do pozycji osoby, która prosi o wybaczenie. Już tracisz na wejściu. A w związku z tym nie przepraszaj, nie tłumacz się, rób swoją robotę. Do miłego, pozdrawiam, cześć.